Księga Wyjścia opowiada historię człowieka, który od pierwszych chwil swego życia nie ma lekko. Choć jest jeszcze maleńkim dzieckiem, to już chcą go pozbawić życia tylko dlatego, że jest członkiem narodu, który niebezpiecznie rozrasta się w obcej ziemi i może stać się potencjalnym zagrożeniem. Jego matka, nie chcąc widzieć, jak odbierają mu życie, decyduje się włożyć go do wiklinowego kosza i umieścić na rzece, wierząc, że przeżyje. Wyrzucony, nikomu nieznany, bez wartości i bez znaczenia. Udaje mu się opatrznościowo przeżyć i jak na ironię zostaje wyciągnięty z wody przez córkę faraona i wychowany na dworze wroga. Nikomu bliżej nieznany, pozbawiony swej tożsamości, mimo wszystko ma nadzieję, że zmieni świat. Na dworze faraona dorasta pełen ideałów i marzeń. Przystępuje do ich realizacji. Staje w obronie krzywdzonego i niefortunnie zabija jego prześladowcę. Musi uciekać, by znowu ocalić swoje życie. Wydaje się wielkim przegranym, skazanym na wieczną banicję. Pozostawiony sam sobie, doświadcza bolesnego poczucia obcości, w którym nie potrafi już mieć nadziei. Bóg jednak nie zrezygnował z niego i nie przestał się nim interesować. Odnajduje go tam, gdzie jest, gdzie wydawało się, że ukrył się przed wszystkimi i przed wszystkim. Dla Boga nigdy nie jest za późno. Widząc jego zaciekawienie, pokazuje, że o nim nie zapomniał, a na dodatek przedstawia mu swój wspaniały plan. Chce uczynić z niego wielkiego wodza. Bóg znajduje taką chwilę, w której chce konkretnie zadziałać w życiu człowieka. I to nawet wtedy, gdy temu człowiekowi wydaje się, że już wszystko stracił. Tak było z Mojżeszem. Tak może być z każdym. Także z Tobą. Bóg nie odwraca się. Cierpliwie czeka i mówi, że dosyć się napatrzył na Twoje uciemiężenie. Przedstawia swój plan i przychodzi taki moment, w którym Bogu trzeba odpowiedzieć. Tylko kiedy może być ku temu najlepsza okazja? Kiedy będą wakacje. A co będziesz robił na wakacjach? Powiedzmy na rekolekcje. Święty Paweł w liście do Rzymian mówi, że nie otrzymaliśmy ducha niewoli, aby nadal żyć w bojaźni,
ale otrzymaliśmy ducha przybrania za synów i to dzięki temu duchowi możemy mówić do Boga: Abba, tatusiu. Obudzenie sobie tej świadomości, że już nie jest niewolnikiem, ale synem, umiłowanym dzieckiem i że ma się własną godność, musi stać się za źródłem prawdziwego pokoju. To właśnie tutaj jest prawdziwe wyzwolenie od lęku. Na pierwszym stopniu odkryłeś wartość Słowa Bożego, że ten, który do ciebie mówi, jest twoim Panem i Zbawicielem. Wciąż chcę do ciebie przemawiać, tym razem na drugim stopniu, poprzez Księgę Wyjścia. Księga Wyjścia przedstawia historię narodu wybranego. To prawda, ale to również twoja historia. Historia każdego i każdej z nas. Rozpoznaj w osobie Mojżesza swoją historię, historię twojego życia. Eksodus, tajemnica wyjścia, to nie tylko wyjście Izraela z niewoli egipskiej, ale przede wszystkim twoje wyjście z grzechu, z twojego zniewolenia. Bóg w osobie Mojżesza zapowiedział prawdziwego wybawcę, swojego syna, który bierze na siebie twoje słabości, aby ofiarować ci prawdziwą wolność. Właśnie tutaj, w tajemnicy twojego chrztu, Bóg okazał ci swą miłość i zaufanie. Tutaj uczynił cię swym dzieckiem i zakończył panowanie śmierci nad tobą. Nie zastanawiaj się dłużej! Zaczerpnij ze źródła łaski, które czeka na ciebie w te wakacje. Przyjmij wyzwanie, które daje ci Bóg i wyrusz do ziemi, którą przygotował właśnie tobie. Rozpoznaj, że Bóg działa również w twoim życiu. Poprzez sakramenty i liturgię stajesz się uczestnikiem zbawczych tajemnic. Pozwól Chrystusowi, nowemu Mojżeszowi, ująć się za rękę i przeprowadzić przez morze twoich słabości i zniewoleń. Zostaw Egipt, twoją grzeszną przeszłość i wejdź wraz z nim do ziemi obiecanej, do krainy wolności. Jeżeli zatem chcesz, aby Bóg wyciągnął swoją przemożną prawicę, by dokonał swojej paschy nad tobą i pogrążył w wodach otchłani twojego największego wroga, grzech i śmierć. Przeżyj swój drugi stopień razem z nami i przyjedź do Bystrej. Chrystus nie chce utracić żadnego spośród tych, których powierzył mu Ojciec. Zobacz, jak pragnie zawalczyć także o ciebie.
przybywamy zatem dla Ciebie, nie tylko z całej Polski, ale i z całej Europy. Tworzymy zgraną i doświadczoną diakonię. Wierzymy, że dostrzegając to w nas, również zapragniesz wzrastać właśnie w takiej wspólnocie. Pisz się razem z nami do Pana i odkryj tajemnicę, jaką Bóg przygotował dla Ciebie w najbliższe wakacje. Wejdź i zanurz się w Jego pastwie. Diakonia drugiego stopnia czeka na Ciebie i liczy na Twoje zaufanie. Zamieniłeś w wino, ślepi przy Tobie znów widzą, któż jest jak Ty, tylko Ty. Blaskiem rozświetlasz ciemności, człowiek powstaje z marności, któż jest jak Ty. Call.